Cześć, z tej strony Jan Piątkiewicz, witam Was znowu gościnnie na kanale centrumrowerowe.pl i dzisiaj zapraszam Was na kolejny poradnik dotyczący prezentów dla rowerzysty. Dzisiaj będziemy rozmawiali ogólnie o prezentach, które przydadzą się każdemu rowerzyście, niezależnie od tego, na jakim rowerze jeździ. Na pierwszy ogień zestaw, który przyda się każdemu fanowi rowerów i to przez cały rok, czyli zestaw kosmetyków rowerowych od Makofa. Mamy tutaj już fabrycznie przygotowany zestaw, który pozwoli Wam na umycie roweru i zadbanie o jego kosmetykę. Mamy tutaj środek do czyszczenia Nanotech Bike Cleaner, czyli środek, który pozwala Wam umyć rower. Dodatkowo jest gąbka oraz szczotka do napędu, a także środek Bike Protect, czyli środek, który chroni nasz rower przed korozją i zabezpiecza go już po myciu. W zestawie jest też jeszcze specjalny woreczek do przechowywania tych wszystkich kosmetyków. Warto zwrócić uwagę na to, że kosmetyki Makofa są ekologiczne, a także ładnie pachną. I może to się wydawać mało ważne, natomiast myślę, że dla osób, które trzymają swój rower w mieszkaniu, w miejscu, gdzie przebywają dużo czasu, jednak ładny zapach kosmetyków rowerowych i po prostu ładny zapach roweru to jest coś, co może mieć znaczenie. Kolejny produkt, którego nigdy nie dość i który zawsze się przyda, również dlatego, że często tego typu produkty na przykład gubimy, to zestaw uniwersalnych kluczy, czyli tak zwany Multitool AN Hexi 16, czyli sama nazwa nam wskazuje, że mamy tutaj 16 różnych funkcji. W tym przyrządzie, który jest dostępny także w kolorze czarnym, tutaj zaznaczam, mamy najbardziej przydatne rowerowe narzędzia, takie przydatne podczas jazdy, czyli na przykład mamy tutaj klucze ampułowe, mamy dwa śrubokręty, mamy Torxa, a mamy także klucz do nypli, szprych i skubacz do łańcucha. Więc w bardzo małym zestawie mamy takie najbardziej przydatne i podstawowe elementy, dodatkowo w dość przystępnej cenie. Kolejna propozycja prezentu przydatnego dla każdego rowerzysty, i to nie tylko na rowerze, i cały rok, to bidon rowerowy Elite Deboyo o pojemności 550 ml. Jest to bidon, który już na pierwszy rzut oka może Wam nieco przypominać termos. I prawda jest taka, że w zestawie otrzymujemy drugą nakrętkę, która sprawia, że możemy ten bidon zamienić właśnie w termos. I słowo termos nie jest tutaj przypadkowe, ponieważ konstrukcja tego bidonu, jest on wykonany ze stali nierdzewnej, sprawia, że do 12 godzin utrzymuje on temperaturę napoju. Z jednej strony może to być na przykład w zimie napój ciepły, wtedy jak pójdziecie na rower, to ten napój nie będzie się wychładzał. Z drugiej strony na przykład w lecie, kiedy tam wlejecie coś zimnego, to nie będzie ten napój się nagrzewał od słońca. Bidon pasuje do standardowych koszyków na bidony. Jego wnętrze jest wykonane z materiałów, które gwarantują, że nie będzie on przenikał zapachami, będzie łatwy do utrzymania w czystości, a ustnik jest zasłonięty klapką, która sprawia, że ustnik zawsze jest czysty, nie brudzi się kurzem i można go zawsze w higieniczny sposób używać. Kolejna propozycja również bidonowa, ale tym razem już zdecydowanie bardziej stricte rowerowa, czyli bidony Camelback Podium Chill w dwóch pojemnościach, 710 i 620 ml. To są jedne chyba z bardziej uznanych bidonów tego typu, które posiadają specjalną wkładkę, która sprawia, że napój do dwóch razy dłużej niż w zwykłym bidonie utrzymuje swoją temperaturę. Bidony są wykonane z bezpiecznego tworzywa, więc z jednej strony nie przenikają zapachami, a z drugiej strony są bezpieczne dla nas podczas picia. Generalnie rzecz biorąc, żadne niebezpieczne substancje się nie przedostają do napoju. Bidony są miękkie, więc są bardzo wygodne w użyciu, pasują do każdego koszyka na bidon, mają szeroki otwór, w związku z czym łatwo się do nich nalewa płyn i łatwo jest je utrzymać w czystości, a także posiadają charakterystyczny dla Camelbacka ustnik, który z jednej strony jest higieniczny, a z drugiej strony ma też specjalny zawór, który pozwala na jego zakręcenie podczas na przykład transportu. Czyli jak przewozicie bidon w torbie albo gdzieś pochylony, no to możecie go zamknąć tak, aby płyn się z niego nie wylewał. Kolejne propozycje to czapki rowerowe. Na początek czapka od Endury, czyli propozycja taka bardziej szosowa. Czapka, która wykonana jest z materiału, który z jednej strony chroni nas przed wiatrem, z drugiej strony w pewnym stopniu też chroni nas przed wodą. Czapka jest bardzo miła w dotyku, pasuje pod kask, ma klasyczny daszek z przodu, ma też element przedłużonego tyłu, który chroni nasz kark, a także zasłania uszy. Co więcej, są tutaj też elementy oddaskowe, więc czapka ta w pewnym stopniu poprawia również naszą widoczność i bezpieczeństwo. Kolejna propozycja to czapka damska Trofeo z materiału z membraną. Jest to wygodna, ciepła czapka, która ma krój, który sprawdzi się zarówno pod kaskiem, jak i do uprawiania sportu innego, na przykład do biegania. Materiał z membraną z jednej strony chroni przed zimnym powietrzem, przed wiatrem,
pewnym stopniu chroni też przed wodą i wilgocią, a z drugiej strony oddycha, w związku z czym głowa się w tej czapce bardzo nie grzeje, nie poci i można w komforcie uprawiać sport. Nasza następna propozycja prezentowa to coś uniwersalnego, czyli zestaw od firmy GripGrab. Zestaw, który obejmuje rękawice, czapkę oraz chustę na szyję, która jest wielofunkcyjna. Jak pewnie wiecie, tego typu chusty mogą też posłużyć jako kominiarka, jako czapka i naprawdę mają mnóstwo zastosowań. Wszystkie produkty wykonane są z dobrej jakości materiałów, z membraną, czyli z jednej strony chronią nas przed wiatrem, przed zimnem, a przy tym wszystkim też dobrze odprowadzają wilgoć, więc jest w nich po prostu komfortowo nawet podczas dłuższej jazdy. Produkty sprawdzą się na różnych typach rowerów, dodatkowo też sprawdzą się na przykład podczas po prostu codziennych dojazdów i komunikacji. Jeżeli chodzi o rękawice, mamy tutaj rękawice wykonane w bardzo jaskrawym kolorze, który sam w sobie jest świetnie widoczny, a przy tym wszystkim ma też aplikacje, które dodatkowo są odblaskowe, więc poprawiają jeszcze bardziej tą naszą widoczność. Mamy tutaj aplikacje silikonowe, które poprawiają chwyt i kontrolę nad rowerem. Mamy dość sporą i naprawdę miękką wkładkę żelową Dr. Żel, która też poprawia komfort trzymania kierownicy, a na dużym palcu jest też taki miękki materiał, który może posłużyć na przykład do przecierania gogli, okularów, czy po prostu wytarcia potu. Czapka, typowa czapeczka pod kask, ale dzięki temu, że materiał jest materiałem z membraną, jest też dobrze oddycha i czapka zasłania nam uszy, może nam też ta czapka posłużyć na przykład do biegania, do turystyki i poza samą jazdą na rowerze. No i oczywiście klasyczna chusta, też w takim samym kolorze, tak jak mówiłem, wielofunkcyjna rzecz, która się przyda praktycznie zawsze i pewnie w dowolnej ilości w garderobie każdego rowerzysty. Nasza kolejna propozycja prezentowa to lampka rowerowa Lizine Micro Pro 800 XL. Lizine to znany producent rowerowych akcesoriów, w tym oświetlenia. W tym przypadku mamy dość mocną lampkę, która oferuje nam maksymalnie 800 lumenów jasności. Promień światła oświetla nam 180 stopni i jest dodatkowo widoczny z boku, więc podczas jazdy na przykład ulicą, również w przypadku ruchu poprzecznego jesteśmy lepiej widoczni i po prostu bardziej bezpieczni. Warto zwrócić uwagę na aluminiową obudowę. Ta lampka nie dość, że jest trwała, to jeszcze fajnie wygląda, jest bardzo dobrze wykonana i dodatkowo ta aluminiowa obudowa po prostu działa też jak radiator, czyli lepiej nam odprowadza ciepło. Lampka ma 8 trybów świecenia, maksymalnie może świecić przez 87 godzin. Dodatkowo ładowana jest przez port USB i warto też zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj pilota, który umożliwia zdalne sterowanie. Mocowanie jest uniwersalne, będzie pasowało praktycznie do każdej kierownicy, po prostu do każdego roweru. Następną propozycją, jeżeli chodzi o prezent, jest znowu lampka rowerowa, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z lampką bardziej pozycyjną, konkretnie tylną lampką rowerową Nog Blinder Mini. Jest to propozycja, która zapewnia nam bardzo dobrą widzialność, bo dzięki stosowanej tej diodzie lampka jest widoczna z 600 metrów. Na jednym ładowaniu może działać do 30 godzin i jest też bardzo lekka, bo waży 18 gramów. Warto zwrócić uwagę też na to, że lampka jest wodoodporna, ma prosty montaż, beznarzędziowy, pasuje do sztyc aerodynamicznych i dodatkowo ma też własny port USB do ładowania, więc nie potrzeba żadnych dodatkowych kabelków ani przejściówek. W przypadku tej konkretnej lampki wyświetla ona nam wzór serca, natomiast dostępne są też inne warianty, które wyświetlają m.in. kwadrat albo krzyżyk, ewentualnie czaszkę. Nasza następna propozycja prezentowa to coś z kategorii bezpieczeństwo. Tutaj konkretnie mamy zapięcie rowerowe typu ULOK. ULOK to chyba jeden z bardziej pewnych rodzajów zapięć. W tym przypadku mamy zapięcie od firmy Kryptonite, czyli bardzo znanego producenta, który wśród wielu osób uchodzi wręcz za lidera w tym segmencie. Zapięcie, które Wam tutaj prezentujemy, bazuje na 12 mm grubości pręcie ze stali hartowanej. Ma kilka elementów, które poprawiają i bezpieczeństwo, i wygodę. Między innymi ten pręt na dole jest wygięty, tak żeby to się łatwiej zapinało, przy tym wszystkim było bardziej wytrzymałe na uszkodzenia. Co więcej, mamy tutaj pręt, który jest pokryty winylową powłoką, która sprawia, że rower jest lepiej chroniony podczas zapinania, czyli generalnie biorąc po prostu nie ma ryzyka, że sobie rower porysujecie. W zestawie jest jeszcze mocowanie do ramy naszego roweru, żeby po prostu wygodniej się to przewoziło, kiedy zapięcie akurat nie jest w użyciu. Finalnie czas na królewską propozycję w tym segmencie prezentowym, czyli trenażer od Wahoo, który pozwoli zadbać o formę i pozwoli wrócić na rower w nowym sezonie w zdecydowanie lepszej dyspozycji. Wahoo to producent, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Uznana marka, mająca w swojej ofercie liczniki,
akcesoria i również trenażery, które wśród wielu osób uchodzą za te jedne z bardziej innowacyjnych urządzeń do planowania treningu. Trenażer, który Wam pokazujemy, jest trenażerem Smart, czyli poza tym, że pozwala Wam na trening w domu i po prostu kręcenie, łączy się też z różnymi aplikacjami treningowymi, więc pozwala na symulowanie różnych planów treningowych, symulowanie różnych obciążeń i po prostu zaplanowanie dokładnego treningu, który będzie odzwierciedlał na przykład różne wirtualne trasy. Urządzenie to pozwala na komunikację przez moduły ANT+, przez Bluetooth, a także ma własny moduł Wi-Fi, w związku z czym łączy się zarówno z dodatkowymi komputerkami czy po prostu urządzeniami pomiarowymi, ale także na przykład z laptopem czy z innymi urządzeniami, które będą wykorzystywały aplikacje treningowe. Urządzenie posiada wbudowany pomiar prędkości, kadencji oraz, co bardzo ważne, pomiar mocy, który pozwala na dokładne zaplanowanie treningu i odzwierciedlenie różnych planów w pracy urządzenia. Miłym dodatkiem ze strony Wahoo jest to, że w zestawie z tym trenażerem otrzymujecie już kasetę 11-rzędową 11-28. Oczywiście nie ma też problemu, żeby założyć tam kasetę taką, jaka pasuje do Waszego konkretnego roweru. Konstrukcja tego trenażera umożliwia nam symulowanie różnych obciążeń i te obciążenia mogą odzwierciedlać również zjazdy albo podjazdy. Czyli mamy tutaj symulację dla zjazdów od minus 15 do podjazdów plus 20% nachylenia. Dzięki specjalnej konstrukcji nóżek ten trenażer pozwala na bardzo naturalne symulowanie sposobu jazdy na rowerze, czyli można również na nim na przykład jechać na stojące, co jest bardzo ważne przy symulowaniu zwłaszcza większych obciążeń. Co więcej, w ogóle ten trenażer pozwala generować moc do 2200 W, więc naprawdę bardzo, bardzo solidny trening można na nim odbyć, można zaplanować, można sobie symulować. Warto też zwrócić uwagę na to, że ta konstrukcja, tak jak mówiłem, pozwala na współpracę z najbardziej popularnymi aplikacjami treningowymi, czyli wszelkiej maści Zwifty, Rowi pozwalają tutaj na implementację, można sobie symulować treningi właśnie poprzez te aplikacje. Oczywiście to tylko część produktów z naszej oferty, które dzisiaj Wam przedstawiliśmy, ale naszym zdaniem sprawdzą się one idealnie na prezent. Po więcej, zapraszam Was na stronę sklepu centrumrowerowe.pl. Jeżeli spodobał Ci się ten film, daj lajka. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał. Wesołych świąt!